to wielkie dziedzictwo, to wielkie dziedzictwo ludzkości, nie tylko nasze, Żydów, to jest dziedzictwo ludzkości. Groziło niemu, że zostanie zniszczone. Leżało tyle lat w ziemi. I pierwsza rzecz to była znaleźć pieniądze na konserwację. A potem zaczęliśmy myśleć o kopiach, żeby przekazać do Yad Vashem, żeby przekazać do Waszyngtonu, żeby gdzieś zostały na świecie na wszelki wypadek. A potem, żeby digitalizować, żebyśmy mieli pewny, pozostały dla ludzkości komplet. To było najważniejsze. Dalszą częścią, dalszym ciągiem tego podziemnego jest to, co nasi poprzednicy, historycy w Żydowskim Instytucie Historycznym zbierali natychmiast po wojnie. I jestem dumny, jestem szczęśliwy, że wtedy jako przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny mogłem zdobyć te pierwsze duże fundusze w Ameryce na to, żebyśmy mogli to zakonserwować, udostępnić i przekazać światu. I tak wyglądała ta nasza współpraca między Stowarzyszeniem a Żydowskim, a zespołem naukowców pracujących w Żydowskim Instytucie Historycznym.